Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu cyklicznego. Jak widzicie, jest mała różnica w oświetleniu. Jeśli się przyjmie, to zostawimy, jeśli nie, to nie. To nie jest nic strasznie ważnego, ale chciałem sobie tak trochę poeksperymentować. No ale mniejsza o to, idziemy do newsów wprost i szybko, bo newsy są dosyć ciekawe. Szczególnie pierwszy, który będzie nas najbardziej interesował. Cross Racing Team w składzie Bartłomiej Wawak i Sergio Montecon wystartowali ostatnimi dniami i dzisiaj ten wyścig się zakończył w wyścigu etapowym na Lanzarote. Wyścig nazywa się Four Stages MTB Lanzarote Race. Kiedyś występował on pod nazwą Club La Santa, o ile dobrze kojarzę. No i właśnie dobiegła końca rywalizacja na ostatnim etapie. Ja to nagrywam dokładnie kilka minut po tym, jak panowie wjechali na metę. No i cofnijmy się lekko w czasie. Przez pierwsze dwa etapy prowadził w generalce Bartłomiej Wawak. Na trzecim etapie na czasówce stracił 47 sekund. Dzisiaj na etapie wygrał Luca Brado, czyli lider po wczorajszym etapie. Drugi był Sergio Montecon, a trzeci był Bartek Wawak. Albo na odwrót, bo ze zdjęcia to nie do końca można było dokładnie zrozumieć, a wyników online jeszcze nie ma. No, bardzo dobry występ obu zawodników Cross Racing Teamu. Jeśli dobrze kalkuluję, to Bartek będzie na trzecim miejscu w generalce, a Sergio na drugim. Lub na odwrót znowu, bo no, nie wykalkulowałem tego jeszcze odpowiednio. Bardzo dobry wyścig, pierwsze przetarcie w sezonie, pierwsze punkty zdobyte, świetne wiadomości dla nas. W zeszłym roku Bartek miał też dosyć dobry początek sezonu, zobaczymy jak będzie dalej. No oby ten sezon był jak najbardziej udany i oby te najwyższe miejsca podium przychodziły jak najbliżej Igrzysk Olimpijskich, a najlepiej na samych Igrzyskach Olimpijskich. Za to pewnie wszyscy mocno trzymamy kciuki. Firma DT Swiss właśnie ostatnio pochwaliła się swoimi najnowszymi produktami i są to produkty z serii DT232. Jest tam amortyzator przedni, sztyca regulowana oraz damper. My skupimy się na amortyzatorze i na damperze. No to są, jak przystało na firmę DT, dość lekkie, jeśli nie powiedzieć ultra lekkie komponenty, bo amortyzator będzie ważył 1532 gramy bez manetki, a sztyca bez manetki ma ważyć 370 gram. Sztyca jest oczywiście wykonana z karbonu i będzie miała skoku 60 mm, to jest sprężyna. Natomiast no, komponenty będą dosyć drogie, więc raczej będą montowane w tych najbardziej topowych rowerach i trzeba będzie naprawdę głęboko do kieszeni sięgnąć, żeby się zaopatrzyć w ten sprzęt. Natomiast bardzo mi się wydaje, że ważne jest to, żeby odnotować, że DT idzie w takie ultra lekkie komponenty i jakby premiera tego sprzętu miała miejsce na rowerze Canyon, na najnowszym ich fullu, na którym prawdopodobnie na pewno będzie jeździł Matthew Van Der Poel w tym sezonie. A jeśli już jesteśmy przy Matthew Van Der Poelu, no to w najbliższy weekend mamy Mistrzostwa Świata w Przełajach. Polska wystawia tam dosyć mocno okrojony skład, no nie będziemy tutaj się wdawali w szczegóły, no ale prawdopodobnie zdajecie sobie sprawę, z czego to wynika. W każdym razie no, głównym faworytem w elicie mężczyzn jest oczywiście Matthew. Jeśli zdarzy się jakikolwiek inny wynik, to będzie to sensacja w skali hiper wszechświata albo czegoś. W każdym bądź razie nie można tutaj zapomnieć o Woucie Van Aercie, który wraca po długiej kontuzji i wraca w całkiem dobrej dyspozycji, więc ja osobiście za niego trzymam kciuki, bardzo tego zawodnika lubię i jemu kibicuję. Natomiast informacja dla nas najbardziej istotna jest taka, że relacje z wszystkich dni zmagań będzie można oglądać na Eurosporcie. Zapewne bez komentarza będą te relacje na Eurosport Playerze, a w telewizji Eurosport, i tutaj jest bardzo dobra wiadomość, te wyścigi skomentuje nie kto inny jak Karol Dziambor, czyli junior zawodnik, który ściga się i który miał kilka udanych występów w podcastach i myślę, że można spodziewać się naprawdę wysokiej jakości komentarza, szczególnie pod kątem merytorycznym.
i nie będziemy mieli na co narzekać. Także nic, tylko poczekać do weekendu, usiąść z frytkami i piwem i oglądać Mistrzostwa Świata w przełajach. Na dzisiaj to już wszystko, ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę, no i widzimy się w piątek w kolejnym odcinku programu cyklicznego. Jeśli macie jakieś ciekawe informacje, ciekawe newsy, które mógłbym do odcinka dorzucić, to Wam tu gdzieś na dole podrzucę adres mailowy programcykliczny@gmail.com i tam możecie także podrzucać jakieś propozycje tematów lub pytania do naszych TikToków, w których możemy poruszyć sprawy, które są dla Was zajmujące. No i to by było na dzisiaj wszystko. Jeszcze raz dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Cześć!